I jesteśmy w kolejnym punkcie, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian wraz z autopoprawką w budżecie powiatu tomaszowskiego na rok 2014. Proszę panią skarbnik, panią Jolantę Ciach. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zarząd Powiatu pod obrady dzisiejszej sesji przygotował projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego wraz z autopoprawką. Przedłożony projekt uchwały wynika między innymi z decyzji wojewody łódzkiego dotyczącej zwiększenia dotacji celowej o kwotę 25 380 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dalej o kwotę 19 971 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dochody powiatu ulegają również zwiększeniu w związku z udzieloną przez gminę Czarnocin dotacji celowej w wysokości 3000 zł oraz przez gminę Wolbusz w wysokości 7000 zł na realizację zadania dowozu uczestników osób niepełnosprawnych z tych gmin do warsztatów terapii zajęciowej. Kolejne zwiększenie dochodów to pomoc finansowa od gminy Lubochnia w wysokości 30 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pod nazwą remont zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Klinik. Natomiast autopoprawka wynika z wprowadzenia do budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków nowego projektu pod nazwą Inwestycja w przyszłość w wysokości 136 009 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Otrzymana dotacja przeznaczona będzie na zakup sprzętu komputerowego do pracowni językowej, pomocy naukowych, materiałów biurowych, na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi projektu oraz usługi obce związane z usługowym przeprowadzeniem egzaminu. Po wprowadzanych zmianach dochody powiatu ulegają zwiększeniu do wysokości 106 484 877 zł. Natomiast wydatki ogółem w budżetu powiatu wynosić będą 110 465 829 zł. W wydatkach majątkowych budżetu wprowadza się nowe zadania inwestycyjne. Pierwsze to przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Kolonia Będków w ciągu drogi powiatowej nr 1506E w kwocie 50 tysięcy zł z przeznaczeniem na projekt budowlany. Drugie zadanie, pomoc finansowa dla gminy Budziszewice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia hydraulicznego dla samochodu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach w kwocie 6 tysięcy zł. I trzecie zadanie inwestycyjne, zakup zmywarki z funkcją wyważania dla domu dziecka w kwocie 5 tysięcy zł. Odczytam teraz projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na rok 2014. Tu następuje podstawa prawna, paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę ogółem 304 270 zł zgodnie z tabelą nr 1. Paragraf drugi. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę ogółem 93 904 zł zgodnie z tabelą nr 1. Paragraf trzeci. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości 106 620 886 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym dochody bieżące w kwocie 101 287 953 zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie 5 332 933 zł. Paragraf 4. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę ogółem 1 966 618 zł zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf 5. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę ogółem 1 756 252 zł zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf 6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 1 879 738 zł zgodnie z tabelą nr 4.
Paragraf 7. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 1 755 752 zł zgodnie z tabelą nr 4. Paragraf 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 61 500 zł zgodnie z tabelą nr 6. Paragraf 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500 zł zgodnie z tabelą nr 6. Paragraf 10. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami o kwotę 25 380 zł zgodnie z tabelą nr 9. Paragraf 11. Ustala się wydatki ogółem budżetu na rok 2014 w wysokości 110 601 838 zł zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3, w tym pierwsze. Wydatki bieżące w kwocie 98 030 517 zł zgodnie z tabelą nr 3, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą nr 5. Dwa, wydatki majątkowe w kwocie 12 571 321 zł zgodnie z tabelami nr 3 i nr 6. Paragraf 12. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 995 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 342 941 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 13. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w 2014 roku zgodnie z tabelami nr 8 i nr 9. Paragraf 14. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2014. Paragraf 15. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku. Paragraf 16. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2014 roku. Paragraf 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na 2014 rok wraz z autopoprawką. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Zdrowia. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Edukacji. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu również zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawką. Dziękuję i poproszę o opinię Komisji Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani skarbnik? Pan radny Węgrzynowski, proszę bardzo. Mam tutaj trzy krótkie pytania, nie wiem, czy do pani skarbnik. Pierwsze, strona 11, dochody bieżące, część opisowa, Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego. Mamy taką informację, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 48 tysięcy zł w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Panoptycjalnych nr 2 w związku z niższymi wpływami ze sprzedaży wyrobów. I chciałbym tutaj dopytać, nie wiem, może pana Lona Kerwata, z czego to wynika, czy jakieś zamówienia po prostu straciliśmy, jaka jest sytuacja, bo to już jest jakby kolejna informacja na przestrzeni jakiegoś czasu, że prawda, tutaj się zmniejsza ta liczba tych wydawanych, czy przekazywanych posiłków. Strona 35, część opisowa wydatki, drogi publiczne, powiatowe i mamy tutaj informację dotyczącą zmniejszenia się wydatków bieżących o kwotę 50 tysięcy zł przeznaczonych na realizację zadania bieżącego pod nazwą remont obiektu mostowego w miejscowości Kolonia Bębków w związku z dokonaną inwentaryzacją wskazującą zakres uszkodzeń,
kwalifikujących zadanie do przebudowy, a nie do remontu. Ja wiem, że te pieniądze idą na dokumentację techniczną, natomiast pytanie jest tego rodzaju, kiedy docelowo ta dokumentacja zostanie wykonana i kiedy nastąpi przebudowa tego obiektu mostowego. Tak konkretnie, gdybyście mogli tutaj Państwo tą informację podać. I trzecie pytanie, na tej samej stronie, oświata i wychowanie, szkoły podstawowe specjalne. Mamy taką informację, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18 654 zł w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym z przeznaczeniem na odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę nauczyciela. Z jakich powodów tutaj następuje rozwiązanie tej umowy? No bo rok szkolny trwa zazwyczaj, jeśli osoba odchodzi, to z końca roku szkolnego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Pierwsze pytanie Pana Radnego. Zmniejszenie dochodów o kwotę 48 tysięcy. Dotyczy to zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2. 3-4 miesiące temu też odpowiadałem na to pytanie. Została zerwana umowa w związku z dostarczaniem posiłków regeneracyjnych, a umowa była podpisana z firmą Rotter. I po prostu w planie było założone, że dochody będą wyższe w wyniku po prostu rozwiązania tej umowy. No niestety te dochody się po prostu zmniejszyły. Jeżeli chodzi o trzecie pytanie, to jest odprawa dla nauczyciela, który po prostu odszedł na emeryturę. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Związanej z opracowaniem dokumentacji technicznej. Natomiast jeśli chodzi o przebudowę tego obiektu w przyszłym roku, jeżeli tylko Państwo w budżecie zapiszecie środki na realizację tego zadania, w projekcie budżetu z naszej strony taki wniosek się znajduje, około 6 miesięcy potrzeba na przebudowę tego obiektu. Łącznie z całą procedurą przetargową oczywiście. Ja tylko dopytam jeszcze, jeśli mogę, jakie środki są potrzebne na taką całkowitą przebudowę tego obiektu? Jeśli dobrze pamiętam, 400 tysięcy złotych. Czy są jeszcze pytania? Skoro nie ma, przystępujemy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dwa głosy za. Proszę Panią Skarbnik o pozostanie jeszcze i przystępujemy do następnego punktu, mianowicie rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2014-2038. Proszę bardzo o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu Tomaszowskiego na lata 2014-2038 dotyczą zmian w przedsięwzięciu pod nazwą Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim. Zmiany te polegają na zmniejszeniu wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 41 640 zł, a dokonuje się je w związku z ostatecznymi kwotami poprzetargowymi. Kolejna zmiana w przedsięwzięciach to zmiana w projekcie pod nazwą Umiem, Potrafię, Chcę. Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. I dokonuje się tutaj zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2995 zł i przemieszczeniu tej kwoty do roku 2015. Następna zmiana dotyczy zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym pod nazwą Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Polega ona na zwiększeniu wydatków majątkowych w roku 2015 o kwotę 1 104 000 zł. Zmiana ta wynika z wartości szacunkowej i planowanych dodatkowych kosztów związanych z realizacją tego zadania. Łączne nakłady finansowe w latach 2014-2015 wyniosą 1 504 000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o autopoprawkę, wprowadza się tutaj nowe przedsięwzięcie pod nazwą Inwestycja w przyszłość. To jest projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 395 704 zł. Z tego w roku bieżącym, w roku 2014, w wydatkach bieżących ujmuje się kwotę 136 009 zł. Odczytam teraz projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2014-2038. Tu następuje podstawa prawna. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2014-2038. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję. Poproszę opinię Komisji Zdrowia. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Poproszę Komisję Edukacji. Szanowna Rado, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu również zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawką. Dziękuję. I Komisję Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych ma pytania do Pani Skarbnik? Mam tylko jedno pytanie do Pana Starosty. Tutaj w związku z tą informacją dotyczącą budowy lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Panie Starosto, na jakim etapie jest ta budowa tego lądowiska? Bo już rozmawiamy o tym praktycznie kilka lat, prawda? Terminy się zmieniają i ten chyba do roku 2015 jest takim terminem ostatecznym. Pytanie jest takie, czy to nie jest termin jakby zagrożony, jeżeli chodzi o realizację tego zadania? W tej chwili po otwarciu ofert wpłynęło 6 ofert w ostatnim tomaszowskim informatorze tygodniowym. Były wymienione właśnie najniższe kwoty i najwyższe efekty. Zostały złożone w tej ofercie. Do kiedy? Przewidywany termin zakończenia budowy jest koniec października. Przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Jednogłośnie 21 głosów za. Dziękuję Pani Skarbnik. Jesteśmy w punkcie 16 po przesunięciu tych dwóch punktów, które odeszły z programu. Bardzo proszę. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013-2014 i bardzo proszę pana naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pana Grzegorza Wąbrockiego. Materiał jest bardzo rozległy, dlatego myślę, że nie będę go czytał, ale poproszę Państwa o ewentualne zapytanie i uwagi na tego materiału. Pan radny Węgrzynowski, proszę bardzo. Panie naczelniku, ja tutaj mam w sumie dwa pytania do tej informacji, która została przekazana. Mianowicie w przedstawionej liczbie oddziałów w szkołach podgimnazjalnych w roku 2012, w roku szkolnym 2012-2013 mamy tą liczbę na poziomie 144, natomiast w roku szkolnym ubiegłym 2013-2014 a liczba oddziałów wynosi 138. Czyli jest ubytek o 6 oddziałów rok do roku. Pewnie posiada Pan informację, jak to wygląda w przypadku roku szkolnego 2014-2015. Czy ta tendencja dalej idzie w tym kierunku zmniejszenia liczby oddziałów, czy też jest na tym podobnym poziomie? I chciałbym dopytać, z czego to wynika? Czy z niżu demograficznego, no, czy też po prostu z odpływu młodzieży do szkół poza terenem naszego powiatu? To jest pierwsze pytanie. I druga kwestia, tutaj na stronie numer 13 mamy informację o tym, jak wypadli absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego. Są to dane z roku 2014. I jeżeli chodzi o pierwsze, drugie czy trzecie liceum, tutaj ta zdawalność jest na poziomie od 96 do 99
11%. Wygląda to bardzo dobrze i jest taka, można powiedzieć, sytuacja, która od wielu lat się powtarza. To świadczy, prawda, o tym, że uczniowie tych szkół, można powiedzieć, że mają zapewnione, jeżeli będą tylko kontynuować naukę, wypełniać te podstawowe wymogi, że zdadzą maturę. Natomiast w przypadku pozostałych szkół, no wygląda to jednak o wiele gorzej. Tutaj mamy zespół szkół pangimnazjalnych numer 6, gdzie ta zdawalność jest na poziomie 50%. Również w przypadku zespołu szkół pangimnazjalnych numer 1, ta zdawalność też jest na poziomie 60%. Proszę mi powiedzieć, jak to wyglądało w poprzednich latach w tych dwóch szkołach i jak wypadliśmy w stosunku do innych szkół paragimnazjalnych czy do innych powiatów. Więc jeśli chodzi o odpowiedź na to drugie pytanie, to ja nie jestem w stanie w tej chwili tak szczegółowo odpowiedzieć na to, na nie, dlatego że trudno mi tutaj, prawda, dokonywać jakiegoś porównania, nie mając szczegółowych materiałów, i tutaj możemy tę informację przekazać w późniejszym terminie na piśmie. Tak. Tu tylko mogę dodać jedno. No, trudno tu z punktu widzenia naszego wydziału mówić o tym, dlaczego, jaka jest konkretna przyczyna, że w tych szkołach jest ta zdawalność mniejsza. No wszyscy wiemy, najlepsze dzieci idą do pierwszego i drugiego liceum. No to jest chyba podstawowa sprawa, która potem warunkuje w następnych latach ten wynik, który mamy. Ale tutaj do porównań jeszcze z latami poprzednimi trudno mi się odnieść. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie, są dwa oddziały mniej. W roku szkolnym 2014-15. Dwa mniej, no to jest kwestia gdzieś około 50-60 osób. To może być różnie. Nie mamy akurat tutaj ilości dzieci urodzonych w tych rocznikach, które decydują o tym, że to jest mniej. Ale niekoniecznie tutaj ta ilość dzieci przy tych 60 osobach może mieć znaczenie. Bo tutaj również jest tendencja taka, że dużo dzieci mogło pójść na przykład do szkół niepublicznych, mogły pójść dzieci do innych sąsiednich powiatów. No trudno tutaj powiedzieć. Nie mam też tutaj danych dotyczących ilości młodzieży w poszczególnych rocznikach. Dlaczego ja panie naczelniku pytam? No bo taki sukcesywny odpływ młodzieży z naszych szkół gimnazjalnych, to w perspektywie czasu będzie to powodowało albo zamknięcie kolejnej szkoły, albo zwolnienia pracowników. My tutaj się przymierzamy, czy w tych planach mamy, żeby budować nowy budynek dydaktyczny w zespole szkół gimnazjalnych numer 3, a informacje z ostatnich lat pokazują, że być może nie będzie takiej potrzeby, bo liczba uczniów się po prostu zmniejsza. Ja pytam po to, jakby chciałbym porównać, czy mamy określoną liczbę gimnazjalistów, którzy jakby z każdym rokiem uciekają nam z terenu naszego powiatu i ta ilość się po prostu zwiększa. Ja powiem tylko jedno, że pamiętając okres, kiedy robiliśmy bardzo szczegółowe badania ilości dzieci w poszczególnych rocznikach, wtedy, gdy była likwidowana szkoła budowlana, zespół szkół numer 4, to ja pamiętam, że w których rocznikach tam nawet była zwiększona ilość urodzeń, z tym, że te roczniki jeszcze do nas nie doszły. Ale tutaj pan Karwat jeszcze w tej sprawie. Może tylko dla uściśnienia. Dwa oddziały mniej, to jest o jeden oddział w pierwszym liceum i o jeden oddział w trzecim liceum. Natomiast mamy zachowaną jak gdyby równowagę w szkolnictwie zawodowym. Ja rozumiem. Tutaj powiem tak, bo tutaj mamy, że tak powiem, do porównania te poprzednie dwa lata i tutaj był wybytek 6 klas. Dodając dwie kolejne, to mamy już 8 klas. Jeśli to tak dalej się utrzyma, to będzie to wyglądało po prostu nie najlepiej. Więc moje pytanie jakby cały czas idzie w tym samym kierunku.
Czy jest to spowodowane niżem demograficznym, czy jakimiś innymi przyczynami? Przede wszystkim niżem demograficznym. Dziękuję bardzo, panie naczelniku. Przyjęliśmy informację o stanie realizacji zadań oświatowych. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad, a mianowicie informacja przewodniczącego Rady Powiatu o realizacji przez radnych obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2013 rok. Państwo radni otrzymaliście tę informację i czy są pytania, jakieś uwagi do przedłożonej informacji? To już jest czas odległy, bo to zeznania składaliśmy do końca kwietnia tego roku. Czyli stwierdzam, że Rada Powiatu przedstawioną informację przyjmuje do wiadomości bez uwag, bez zastrzeżeń. Następny punkt, informacja starosty Tomaszowskiego o realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych. I bardzo proszę. Pani naczelnik Stanisława Lis jest do Państwa dyspozycji, a informacje takie wszyscy Państwo radni otrzymaliście do pakietu na dzisiejszą sesję. Czy w tej chwili są jakieś pytania? Pani naczelnik jest gotowa udzielić odpowiedzi. Czyli mogę również stwierdzić, że Rada Powiatu przedłożoną informację przyjmuje bez uwag. Przechodzimy do punktu 19. Sprawozdania poszczególnych komisji Rady Powiatu wraz z informacjami o realizacji wniosków. Czy są pytania do Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego? Nie. Czy są pytania do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu? Nie. Czy pytania są do Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych? Nie. Czy są pytania do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska? Nie ma. I czy są pytania do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu? Też nie ma. Stwierdzam, że Rada Powiatu sprawozdania i informacje przyjęła bez zastrzeżeń. I jesteśmy, proszę Państwa, w punkcie 20. Przedłożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z przeprowadzonych w okresie styczeń-październik 2014 roku kontroli wraz z informacją o realizacji wniosków po kontroli. Sprawozdanie każdy posiada przed sobą. W razie pytań pan przewodniczący Wiesław Boron jest do Państwa dyspozycji. I informacje Komisji Rewizyjnej Rada Powiatu przyjęła bez uwag, bez zastrzeżeń.